Finish. Ponad 20 składników w niesamowicie skutecznej kombinacji. Finish odżywi Twój organizm, wzmocni układ odpornościowy i wspomoże budowę masy mięśniowej. Podkręć tempo regeneracji. Finish przywróci Cię do życia. Finish należy do Ciebie. 13 Mistrzostwa Polski i wywiad z Krzysztofem Michalakiem, świeżo promowanym czarnym pasem, jednym z czołowych zawodników Pirania Grappling Team Gdynia. Cześć. Witam. Może powiesz najpierw o Twoim starcie, i o dzisiejszym i o jutrzejszym, a także o przygotowaniach. Dzisiaj odpadłem w półfinale, przegrałem po wyrównanej walce z Tomkiem Michałowskim, z Bicycle Team. Przegrałem przewagą. Myślę, że walka mogła się podobać, była dość zacięta, sweep za sweepem. Próby kończenia, to mógł być lepszy, wyszło doświadczenie. Mój pierwszy start w czarnych pasach. Pierwszą walkę udało mi się wygrać z Dominikiem Małkowskim. Już nie pierwsza moja walka z nim, wiedziałem, że to był bardzo silny, bardzo doświadczony zawodnik. Dlatego bardzo, no dość zachowawczo zawalczyłem, udało mi się z nim wygrać przewagą. Narzuciłem po prostu swoją grę, nie chciałem, żeby on się rozkręcił i tak samo za bardzo nie chciałem się otwierać ze względu na jego siłę. Jest to naprawdę silny, bardzo taki stateczny zawodnik, dlatego z bardzo dużą rezerwą musiałem podejść do niego. Taktycznie? Tak. A jak Twoje przygotowania w 100% w Gdyni, w Pirani? Tak, moje przygotowania odbywały się w Piraniach. W Pianiach, jak i w Złomiarzach. Złomiarz Team. W Pianiach ta grupa Kimo się dopiero skręca pod przewodnictwem Łukasza Michalca. Razem z nim i z Marcinem Kmiotkiem prowadzimy tą grupę. Dość fajnie nam to idzie, ale jest to grupa na razie dość nieliczna. Przebijanie i, się. Tak, dość nieliczna i tak samo są głównie osoby początkujące. Dlatego też korzystam z gościny Złomiarzy, Daniela Wrzesińskiego i Adama Górnego, którzy z otwartymi rękoma mnie przyjmują u siebie na macie i razem wspólnie z nimi przygotowywałem się do Mistrzostw Polski tutaj w kimonach. Tak, a wiem, że jesteś jakby częściej startującym zawodnikiem w kimonie i jak udało Ci się zaaklimatyzować w klubie, który jakby specjalizuje się w walce na zasadach jeszcze tego ADCC? Myślę, że bardzo dobrze. Jest to ciężka szkoła. Zbychu narzucił swoją dyktaturę. Najpierw musiał mi złamać psychikę, żeby ją zbudować z powrotem od początku. Startuję bardzo dużo w kimonach, ale też startuję w nogi. Żeby było śmiesznie, mam więcej sukcesów bez kimon niż w kimonach, mimo że większy nacisk zawsze stawiam na kimona. Może większy luz jest przy starcie. No możliwe. A właśnie jak udaje Ci się łączyć dwie akademie, Piranie w Gdyni i Złomiarzach w Gdańsku, bo to są jakby dwie, w sumie jedyne alternatywy w Trójmieście i to bardzo silne akademie są obydwie. Myślę, że oni się nie gryzą, bo ze względu na to, że nie ma jakichś tam hejtów i tak dalej, jedni na drugich są otwarci, tak. Zbychu też nie ma nic przeciwko, żeby właśnie, zwłaszcza kimona, tak, to nie jest jakby jego dziedzina i tak samo Łukasz Michalec, który niestety jest kontuzjowany i przez to go nie zobaczymy na tegorocznych mistrzostwach. Planował startować? Tak, planował, ale niestety miał zszywaną łękotkę, konstrukcję łękotki, co nie umożliwiło mu, ale on też jak najbardziej zachęca do chodzenia do Złomiarzy, sam też planuje po prostu tam iść, bo pokulać bardziej w kimonach. Bo wiadomo, że Pirania stoi nogi, tak, zwłaszcza tak. Submission. A to bardzo świetna i ciekawa inicjatywa, taka otwartość i chęć wymiany, powiedzmy, teoretycznie z konkurencją, ale nie do końca. Tak, może podłoże inne. Można powiedzieć, że to konkurencja, ale tak jak powiedziałeś, nie do końca, ponieważ się Zbychu i Pianie kładziemy nacisk na ADCC, na submission i jak już coś, to walkę bez kimon, a Złomiarze specjalizują się w kimonach. Co widać też po rozpiskach treningowych. W Pianie jest dwa razy w tygodniu tylko kimona, jeszcze robimy submission, a w Złomiarzach jest na odwrót. Dlatego mieszkając zwłaszcza w Gdańsku, udaje mi się łączyć tu i tu treningi reprezentujące Pianie. Jak sam wspomniałeś, to był dla Ciebie debiut i myślisz jeszcze o jakimś starcie do końca roku w czarnych pasach w Europie, za granicą? Gdzieś, i może jeszcze gdzieś tam dalej, czy tylko Polska na razie? Do końca roku nie wiem, czy są jeszcze jakieś zawody, wiem, że jest chyba tylko Winter Open. Bodajże tak, być może w Krakowie coś jeszcze, Liga Liga. ADCC. Może planowałem startować na Octopusie, tam chciałem się przetrzeć jako
czarny pas, zrobić pierwszy start w czarny pas i jednak infekcja i choroba mi pokrzyżowała plany, czego bardzo żałuję, bo była fajna kategoria obsadzona, jakie fajne zawsze są zawody. Octopusa bardzo tego żałuję, że tam nie udało mi się powalczyć. No teraz na pewno te mistrzostwa, jeszcze dzisiaj Open i jutro w adultach. No i zobaczymy, może Winter Open. Marzeniem cały czas zostaje Mistrzostwo Europy w Lizbonie. W połowie stycznia. No, fajnie, jakby ci to udało się w kategorii Masters, tak? Myślę. Tak, w kategorii Masters, bo nie trzeba zbierać punktów. Tak, zdecydowanie, a poza tym, powiedzmy sobie wprost, na zawodach takiej rangi można się obić, tam tak, masz 5-6 walk w Mastersach. Super doświadczenie i nie ukrywam, że to jest zawsze moje marzenie. Też wycieczka. Odkąd zacząłem praktycznie trenować w brazylijskim jiu-jitsu, gdzieś to zostaje jako mój cel, wystartować w Mistrzostwach Europy i dobrze się tam pobić. A czym dla ciebie jest właśnie promocja na ten czarny pas, wymarzony i pożądany przez każdego? Jest to osiągnięcie tam pewnego celu. Docenienie jakby całego trudu, który wkładam codziennie przez tyle lat w treningi, tak samo jak to jest nowe wyzwanie. Wiem, że jeszcze bardziej muszę się przez to przykładać, jeszcze bardziej muszę dawać wszystko siebie na treningach, na zawodach. Chcę udowodnić, że jestem jak najbardziej ten czarny pas jest zasłużony. No i moim marzeniem zawsze wygrywanie, tak teraz w czarnych pasach, zdobywanie medali. Konkurencja jest bardzo duża, całe szczęście to się zmieniło, że kategorie czarnych pasów są bardzo fajnie teraz obsadzone. No, w tym roku nam Mistrzostwach Polski startują 73 czarne pasy. To jest świetne wyniki. W Europie praktycznie tylko w Rzymie i właśnie w Lizbonie jest większa ilość czarnych pasów. Tak, i żeby było to ciekawe, w Mastersach i w adultach to są praktycznie te same osoby, poza może Chinkiem i chyba ktoś jeszcze. A tak to tak, mamy, tak. Te same osoby się przewijają w Mastersach, dlatego widać, że czarne pasy wzięły to do siebie, żeby startować. To jest świetne. I robią nawet dwie kategorie wiekowe. Ale jestem zdania, że ten Masters to jest taka trochę, w sensie, to jest takie niedocenianie jakby masterów, bo według mnie masterzy i właśnie osoby powyżej 30 roku życia są często mocniejsze niż adulci. Lepiej się prowadzą, też mają świetny warsztat treningowy i bardziej super układanie, już się wyszaleni. Zdecydowanie, tak. Wiedzą co robią w ten sposób. No i chwileczkę dla sponsorów, dla osób, które wspierają się od lat. Bardzo chciałbym podziękować całej Piani, Zbyszkowi, Tysce, jak i całemu Zenitowi. Tak samo wielkie podziękowania dla Przemka, Gnata za podpowiadanie i za też wspieranie. Podziękowanie dla Łukasza Michalca. Liczę, Blaszku, że się szybko doprowadzisz do zdrowia, że szybko wrócisz na matę. No i pokażesz, kto w twojej kategorii rządzi, bo wiem, że byś zamknął to. Jakie podziękowania dla całego Złomiarz Team, dla Daniela i Adama za wspólne przygotowania pod Mistrzostwa Polski. I wielkie podziękowania dla Extreme Hobby za wsparcie, za dostarczanie zajebistego sprzętu, zajebistych jaszków, zajebistych ciuchów. Dziękuję bardzo. Dzięki. Finish. Ponad 20 składników w niesamowicie skutecznej kombinacji. Finish odżywi Twój organizm, wzmocni układ odpornościowy i wspomoże budowę masy mięśniowej. Podkręć tempo regeneracji. Finish przywróci Cię do życia. Finish należy do Ciebie.